Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Na co dzień profesjonalnie zajmuję się fotografią, ale w tej krótkiej serii filmów pokażę Wam, w jaki sposób fotografować w naszym domowym zaciszu przy użyciu naszego smartfona. Ja będę fotografował moim iPhone'em 10 i będę wam pokazywał, w jaki sposób zrobić różnego rodzaju zdjęcia. Od portretu przez Flatlay'a do fotografii kulinarnej, czyli wszystko, co możemy zrobić w takiej przestrzeni, jak widzimy tutaj w przestrzeni mojego salonu. Będziemy do tego wykorzystywać zarówno systemową aplikację do fotografowania, jak i Adobe Lightroom, który może pracować w wersji darmowej, troszeczkę bardziej okrojonej, jak również w wersji płatnej, gdzie będziemy mieli jeszcze szerszy wachlarz możliwości katalogowania naszych zdjęć, robienia ich backupu, jak również ich edycji. Dodatkowo po każdej z tych lekcji dostaniecie ode mnie preset, czyli taki zbiór ustawień do Adobe Lightrooma, którymi ja wyedytowałem konkretny typ zdjęcia. No ale, żeby w ogóle zacząć fotografować, trzeba troszeczkę poznać fotografię jako taką. To znaczy, musimy poznać chociażby trójkąt ekspozycji. Trójkąt ekspozycji to nic innego jak zbiór trzech parametrów, które regulują wygląd i jasność naszego zdjęcia. Pierwszym z tych parametrów, niech to będzie nasz górny róg trójkąta, jest czas naświetlania. I czas naświetlania reguluje jasność zdjęcia. Ten czas naświetlania będzie mówił nam o tym, jak długo robione jest zdjęcie. Jeśli mamy mało światła, to wtedy ten czas naświetlania będzie musiał być dłuższy. I tutaj wyobraźmy sobie opalanie. Co prawda, będzie działało to troszeczkę odwrotnie, bo im dłużej będziemy siedzieć na słońcu, tym nasza skóra będzie ciemniejsza, a kiedy naświetlamy dłużej zdjęcie, tym zdjęcie będzie jaśniejsze. I teraz możemy to sobie właśnie porównać do tego opalania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Hiszpanii, jest przepiękne słońce, leżymy w lipcu, w środku dnia na plaży, no i pewnie wystarczy nam jakieś 20 minut, żeby się opalić. No ale kiedy przyjdzie grudzień, przyjdzie jakiś taki bardzo pochmurny dzień w Polsce, no to wtedy po prostu się nie opalimy, czyli ten czas naświetlania musiałby być dużo dłuższy. No i teraz, kiedy fotografujemy po ciemku, po prostu czas naświetlania będzie musiał być dłuższy. Co za tym idzie? Będzie ryzyko poruszenia naszego zdjęcia. To znaczy na pewno Wam się zdarzyło zrobić poruszone zdjęcie, takie lekko rozmazane. Tutaj z pomocą może przyjść statyw. Smartfona też możemy umieścić na statywie, ja z tego będę korzystał. Jak również regulować inne parametry, o których powiem za chwilę. Najlepiej byłoby wykorzystywać czas naświetlania około 1,5 sekundy bądź krótszy. I fotografując, to na czym nam będzie najbardziej zależało, to żeby tego światła było jak najwięcej na naszej fotografowanej scenie, bo im więcej światła, tym czas naświetlania może być krótszy. A ISO, czyli nasz kolejny róg trójkąta, niech on będzie tutaj to jest parametr, który określa czułość matrycy. To znaczy, pod tymi obiektywami, w każdym aparacie, w każdym smartfonie, jest matryca, która rejestruje światło. I Czułość ona określana jest jako wartość ISO, możemy ją określić jako 25, 50, 100, 200. Generalnie zaczynamy od niskich wartości, kończymy na wysokich wartościach. Im niższa wartość tego ISO, tym mniej światła rejestruje nasz aparat. Czyli na przykład przy ISO 50 aparat zarejestruje dwa razy mniej światła niż przy ISO 100, a przy ISO 200 aparat zarejestruje dwa razy więcej światła niż przy ISO 100. To jest bardzo łatwe do policzenia, po prostu mnożymy i dzielimy przez dwa. I teraz można sobie pomyśleć: Aha, to ja chcę, żeby aparat rejestrował dużo światła, to będę pracował za każdym razem na wysokim ISO. Ale niestety na pewno zdarzyło Wam się, szczególnie po ciemku, zrobić takie zaszumione zdjęcia, na którym będzie widoczne ziarno. I to właśnie jest to wysokie ISO, bo im wyższe ISO, tym więcej ziarna na naszym zdjęciu mamy. Więc nam będzie zależało na tym, żeby pracować na dość krótkim czasie naświetlania i do tego na dość niskim ISO. Trzecim tym rogiem trójkąta będzie przysłona. W iPhone'ie nie zmieniamy przysłony, ona jest, ona jest stała. Mamy tutaj akurat w moim e, telefonie, czyli w iPhone'ie 10 mamy dwa aparaty. W większości współczesnych iPhone'ów mamy dwa aparaty, w iPhone'ie 11 Pro tych aparatów mamy trzy. E, I teraz każdy z tych aparatów ma Inną przysłonę. I teraz im niższa wartość tej przysłony, czyli na przykład F18, to znaczy, że aparat wpuszcza więcej światła niż na przykład przy F28, czyli im niższa liczba po literze F, tym więcej światła nasz aparat wpuszcza. Przysłona, akurat tak jak wspomniałem, w iPhone. W większości smartfonów tego nie regulujemy, natomiast im bardziej otwarta przysłona, czyli im niższa cyfra po literze F, tym większe rozmycie możemy uzyskać. Takie naturalne rozmycie, bo oczywiście mamy tryby portretowe, ale tam to rozmycie generowane jest sztucznie. I teraz ja włączę sobie nagrywanie mojego ekranu w moim e, iPhone'ie i pokażę Wam, e, w jaki sposób będziemy to regulować. E, ta standardowa aplikacja systemowa. Ona nie ma, nie mamy tutaj możliwości wpłynięcia na konkretne parametry, ale oczywiście aparat tak czy inaczej pracuje na danych parametrach. Żeby to dobrze zobaczyć, pokażę Wam to na przykładzie aplikacji Adobe Lightroom, którą teraz zobaczycie w tej części ekranu. I teraz, żeby fotografować przy użyciu tego Adobe Lightrooma, na dole mamy funkcję robienia zdjęć. To jest taki aparat. I teraz mamy możliwość wyboru kilku różnych trybów. Automatyczny, profesjonalny i high dynamic range. High dynamic range on pewnie najmniej Wam powie, ale on przydaje się do takich scen, gdzie mamy duże kontrasty, czyli na przykład jeśli chciałbym, żeby ja był w tym momencie dobrze oświetlony, ale też to co za oknem, żeby było dobrze naświetlone, gdzie za oknem jest dużo jaśniej niż w pokoju, gdzie ja siedzę. Wtedy możemy wykorzystać taki tryb High Dynamic Range, czyli HDR, który spowoduje, że ja będę odpowiednio naświetlony i to, co za mną też będzie odpowiednio naświetlone. Natomiast nas będzie interesował przede wszystkim tryb profesjonalny, gdzie możemy regulować poszczególne parametry tego trójkąta ekspozycji, prócz przysłony. I teraz spójrzmy na dół naszego ekranu. Mamy tutaj możliwość regulowania ekspozycji. Ekspozycja to jest nic innego jak korekta ekspozycji. Czyli możemy te zdjęcia robić jaśniej bądź ciemniej. I tutaj u góry ekranu pokazuje nam się ta kompensacja ekspozycji. Wtedy aparat będzie wydłużał trochę czas na świetlanie, bądź go skracał, bądź obniżał czy podwyższał ISO. I teraz, jeśli ja kliknę dwukrotnie na mój suwak, wtedy to zostanie zresetowane. Następnie mamy czas na świetlanie. I zobaczcie, że po lewej mamy auto, natomiast dalej możemy go regulować ręcznie. Czyli przesuwamy go sobie od. Czasu jednej czwartej sekundy w standardowym trybie do 1 tysięcznej Ale zobaczcie, że kiedy mamy 10 tysięczną sekundy, obraz jest bardzo złej jakości, dlatego że obok pojawia się ISO i w tym momencie przy 10 tysięcznej sekundy musielibyśmy pracować na ISO 22112, co powodowałoby gorszą jakość, więc w takich warunkach powinniśmy dobierać taki czas naświetlania żeby z jednej strony nie poruszyć zdjęcia, a z drugiej strony, żeby ISO było dość niskie. Niskie mam tutaj na myśli około 200. Możemy też jakby w tym momencie regulując jeden z tych parametrów, czyli czas naświetlania, w tym momencie ISO dobierane jest automatycznie. Obok pojawia się wybrana wartość, ale ono tak czy inaczej jest w tym momencie automatyczne. Zresetuję sobie wszystkie ustawienia, następnie mogę regulować ISO. I tutaj u góry widzimy, że możemy to regulować w zakresie od 25 do ISO 2000, w zależności też od smartfona, jaki posiadamy i w zależności też od aparatu, który użyjemy, bo trochę inaczej te parametry mogą wyglądać, kiedy ja bym przełączył się na ten dłuższy aparat. I teraz, tak mamy tutaj ISO i to regulujemy. Dobrze by było, żeby pracować na w miarę niskim ISO. Kolejne to balans bieli i tutaj możemy regulować jak wygląda ciepłota naszego światła. To znaczy, jeśli ten balans bieli ustawimy sobie na na przykład żarówkę, wtedy najprawdopodobniej wszystko zrobi się bardziej niebieskie. Jeśli na słoneczko to wtedy mamy dostosowaną kolorystykę do światła dziennego. Możemy też to zmierzyć na jakiejś neutralnej powierzchni, kiedy wybiorę taką pipetę. Akurat tutaj mam MacBooka w kolorze Space Gray. Mogę sobie na nim zmierzyć kolor i teraz ta kolorystyka będzie poprawna. To, co nas jeszcze na pewno będzie interesowało, to to, co mamy obok naszego spustu migawki, czyli w tym momencie mam napis W, kiedy go nacisnę, mam T. W to jest nic innego jak szeroki kąt T, to jest teleobiektyw, czyli ten dłuższy obiektyw. W zależności od iPhone'a, który posiadacie, e, może tam być jeszcze ultra szeroki kąt. E, ja tutaj mam akurat dwa obiektywy, czyli ten standardowy i ten teleobiektyw. E, no i teraz po prostu przełączamy się między nimi w zależności od tego, e, czy chcemy przybliżyć coś, czy chcemy fotografować w normalnym trybie. Co ważne, kiedy fotografujecie, e, nawet z tą standardową aplikacją, którą zobaczycie w tym momencie, to mamy możliwość przełączania się między naszymi obiektywami w dolnej części ekranu, tutaj nad spustem migawki. I teraz przełączam się razy 1 razy 2. I to jest ważne, żebyście to robili właśnie w ten sposób, ponieważ wtedy iPhone przełącza się po prostu między tymi obiektywami. Jeśli wybralibyście przybliżenie na przykład razy 1,5 czy razy 1,9, wtedy będzie to oznaczało, że aparat używa krótkiego obiektywu, ale on jest rozciągnięty cyfrowo i najprawdopodobniej dużo lepszą jakość uzyskacie ze zbliżeniem po prostu razy 2 niż ze zbliżeniem razy 1.9, bo smartfon będzie korzystał wtedy po prostu z tego dłuższego obiektywu, jeśli użyjemy tego razy 2. Więc tak wygląda obsługa naszego aparatu, jeśli chodzi o aplikację systemową. Tutaj nie mamy aż tak dużo możliwości zmian parametrów. Pracujemy też w trybie JPG, czyli w tym troszeczkę bardziej zamkniętym, tym trochę, który będzie się poddawał gorzej obróbce, ale iPhony naprawdę robią świetne zdjęcia. To, co nas będzie interesowało, to możemy wybierać dany punkt, żeby. Wyostrzyć i zmierzyć na nim ekspozycję. Natomiast to jest bardzo ważne, że czasem na przykład będziemy chcieli zrobić zdjęcie trochę ciemniej czy trochę jaśniej i wtedy, kiedy wybierzemy dany punkt, możemy naszym palcem po prostu przesuwać w górę i w dół. I jak widzicie, słoneczko obok mojego punktu jeździ do góry i w dół, i dzięki temu zdjęcie się rozjaśnia bądź przyciemniej.